Poranna loża radiowa. Starej koszuli z odwagą w sercu. To tytuł filmu dokumentalnego o Jacku Zejdlerze. Pokolenie, które do szkoły chodziło w latach 70., doskonale wie, o kogo chodzi. Jacek Zejdler grał Tolka Banana w niezwykle popularnym wtedy serialu dla młodzieży Stawiam na Tolka Banana. Pochodził z Łodzi, ale swoje życie zakończył przedwcześnie w Opolu, a jego historię postanowili przypomnieć lub odkryć na nowo Zbigniew Górniak i Dariusz Deberny, dziennikarze TVP 3 Opole. Film będzie można zobaczyć jutro na antenie TVP 3 Opole o godzinie 19, a na antenie TVP2 o godzinie 23.20. A gośćmi dzisiejszej porannej loży radiowej są dyrektor TVP3 Opole Mateusz Magdziarz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I współautor filmu Dariusz Deberny. Dzień dobry. Dzień dobry, Dariusz Deberny, miło mi. Deberny. Na początek pytanie do pana dyrektora. Te dwie anteny, na których będzie można zobaczyć film, to nie jedyne. Gdzie jeszcze będzie można zobaczyć ten dokument? Tak, kolejne ogólnopolskie premiery są przewidziane na 20 stycznia o 21.20 w TVP Dokument i dzień później o 12 również w TVP Dokument. Skoro ten film będzie prezentowany aż na czterech antenach, a to produkcja telewizji opolskiej, to możemy spodziewać się chyba naprawdę fajerwerków. To jest oczywiście ogromny prestiż i duże wyróżnienie pracy oddziałów terenowych, że nasza filmowa produkcja pokazana jest na antenie centralnej, bo dostać się na taką antenę jak TVP2 to nie jest łatwa sprawa. To jakby w kategoriach takiej twórczości dokumentalnej jest naprawdę wyróżnienie i to jest coś, co też dopinguje do dalszej pracy, bo myśmy sobie 5 lat temu w TVP3 Opole przyjęli, że postaramy się przygotować przynajmniej dwie premiery dokumentalne rocznie. To się udaje. Przypomnę tylko, że w 2016 roku taka premiera ogólnopolska miała miejsce w przypadku filmu Ziemia Przemówiła, który dotyczył oddziału Bartka i kapitana Henryka Flamy z Narodowych Sił Zbrojnych. Wtedy to była antena TVP1 i film produkcji TVP 3 Opole obejrzało ponad 600 tysięcy widzów. To była średnia oglądalność wtedy tego filmu. Całkiem przyzwoita jak na antenę centralną. Mam nadzieję, że Jacek Zejdler ten wynik TVP 3 Opole na antenie centralnej we wtorek poprawi. No to pytanie teraz do współautora. Czego widzowie mogą spodziewać się po tym filmie? Co zobaczą? Zobaczą historię życia, historię zawodową Jacka Zejdlera? Ja może zacznę od tego, pani tam na wstępie powiedziała, że młodzież szkolna z lat 70. oglądała ten film. Ja myślę, że to nie tylko młodzież szkolna z lat 70., bo ja chodziłem do szkoły w latach 80. też wielokrotnie ten serial oglądałem. Stawiam na Tolka Banana. Natomiast myślę, że do tej pory, do dzisiaj ten film jest często oglądany, bo na przykład mój 13-letni syn również ten serial już dwukrotnie oglądał, także widownia tego serialu jest znacznie większa i również te młodsze pokolenia znają postać Tolka Banana i również tego aktora Jacka Zejdlera, który grał tą główną rolę. Ten film to jest taki film biograficzny, który w dużej mierze pokazuje również pracę aktorską Jacka Zejdlera w Teatrze imienia Jaracza, bo on pomimo, że żył krótko i grał w Teatrze Jaracza krótko, to zagrał w 12 przedstawieniach. Zagrał również w sumie w 5 filmach, przy czym jedna rola to był epizod jeszcze w dzieciństwie, w Niewiarygodnych Przygodach Marka Piegusa, no a później zagrał w 4 jeszcze filmach fabularnych, więc na pewno to jest film biograficzny o jego twórczości. Ale czy ta twórczość była powodem zrobienia filmu o jego... Nie. No właśnie. Nie tylko. Czy raczej nie działalność tylko. Opozycyjna, a może nie do końca wyjaśniona śmierć? No tak, bo na pewno był postacią kultową w tych latach, jak pani wspomniała, 70. i 80. z racji tego serialu, ale my też dużo, chyba połowę filmu poświęcamy tej działalności jego opozycyjnej, gdyż był on w latach 70. współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, a to wtedy była bardzo wąska grupa, bo samych członków KOR-u to było kilkadziesiąt osób w ogóle w całej Polsce, a współpracowników KOR-u to było około 250 osób, więc on zaliczał się naprawdę do takiego bardzo wąskiego grona ludzi, którzy wtedy tej komunie się przeciwstawiali w latach 70. Zaczęło się to w 76 roku, zbierał podpisy
jeśli chodzi o taką petycję w sprawie zwolnienia robotników represjonowanych i aresztowanych po wydarzeniach 76 roku w Ursusie i w Radomiu. Więc, no i później różne inne działania podejmował jeszcze w ramach tego koru i o tym ten film opowiada. A jak długo on powstawał? No film, pomysł, to może, myślę, że to może pytanie do pana dyrektora, kiedy się to zaczęło, bo to no to słuchamy, panie dyrektorze. Historia jest rzeczywiście wyjątkowa, dlatego że dokładnie rok temu, w rocznicę śmierci Jacka Zejdlera 2 stycznia, ja przypomniałem po prostu na Twitterze o tym, że taki aktor przedwcześnie w bardzo owianych tajemnicą okolicznościach zmarł w Opolu. I odzew w mediach społecznościowych, odzew w mediach ogólnopolskich był tak szeroki, tak duży. Jednego tweeta cytowano po prostu kilkadziesiąt razy. To był jakby taki impuls. To znaczy to jednoznacznie pokazało, że historia Jacka Zejdlera jest historią w sposób skuteczny, systemowy, przez tamten komunistyczny aparat wymazaną ze świadomości społecznej, wokół której to historii narosło bardzo dużo niejasności, takich plotek, domniemań. I myśmy sobie za cel postawili wtedy, zrobiliśmy takie szybkie spotkanie ze Zbyszkiem, z Darkiem, że tą historię po prostu trzeba wyjaśnić, że Jacek Zejdler z uwagi właśnie na swoją postawę, na taką postawę, powiedziałbym, szukając też pewnych analogii do tego, co gdzieś leży u podstaw w ogóle takiej twórczości dokumentalnej dzisiaj Telewizji Polskiej, a więc poszukiwanie tej wartości tożsamościowej, czy taką postawę niezłomną na to zasłużył. No i długo nie było trzeba też czekać, to znaczy pierwsze elementy takiego jeszcze nawet niepogłębionego researchu pokazały, jak dużo złego spotkało tak młodego człowieka w jego życiu właśnie ze strony SB. Jakby po pierwsze taki odzew społeczny, a po drugie te pierwsze elementy świadczące o tym, że Zejdler był po prostu niszczoną postacią, bardzo młodą, ale niszczoną postacią. Jakby tu można powiedzieć, że ta geneza twórczości filmu była zupełnie oddolna, w tym sensie, że taka bardzo społeczna. To nie było tak, że myśmy sobie po prostu wymyślili ten film jako jeden z 10 do zrobienia. Nie, to absolutnie impuls przyszedł z zewnątrz. Ten impuls to była taka świadomość tego, że o Zejdlerze praktycznie nie wiemy nic, a jak wiemy, to plotki, jakieś niejasności, takie, powiedziałbym, szemrania, które generalnie, jak się też przyjrzeć tego typu sytuacjom, przypadkom z poprzedniego ustroju, no to towarzyszyły większości tego typu sprawom, czyli po prostu SB też dokładało starań i robiło dużo, żeby w tego typu przypadkach albo nie mówiono o takich osobach w ogóle, albo mówiono wiele w sposób sprzeczny, taki wykluczający się, czyli de facto omijający prawdę, fakty, a już przede wszystkim taką opresyjną działalność systemu. No właśnie, bo oficjalną wersją jest chyba to, że Jacek Zejdler popełnił samobójstwo po imprezie sylwestrowej, ale pojawiały się też głosy, że jednak udział w tej śmierci miało SB. Co nieco na ten temat wiadomo, ale czy udało się odkryć nieco więcej o tym, czy udało się wyjaśnić wszystkie niejasności wokół śmierci gwiazdy lat 70., porozmawiamy za chwilę. W porannej loży radiowej rozmawiamy dzisiaj o filmie dokumentalnym W starej koszuli z odwagą w sercu. To film o Jacku Zejdlerze, aktorze znanym bardzo dobrze z serialu Stawiam na Tolka Banana. Gościmy dzisiaj telefonicznie Mateusza Magdziarza, dyrektora TVP 3 Opole, i Dariusza Debernego. Witam ponownie panów. Darku, od ciebie chciałabym zacząć. Ten film powstawał mniej więcej rok. Jak wyglądała praca nad tym filmem? No przede wszystkim tutaj chciałbym przy tej okazji podziękować IPN-owi, pracownikom IPN-u Opolskiego i IPN-u Łódzkiego, bo to w dużej mierze oni również przyczynili się do powstania tego filmu i pomogli bardzo w realizacji tego filmu. No, wykonaliśmy kwerendy w archiwach IPN-u. Większość tych
tych dokumentów znajdowała się w IPN-ie łódzkim, ale na zamówienie IPN-u polskiego zostały one sprowadzone częściowo do Opola, częściowo też w tym IPN-ie łódzkim, tam w archiwum spędziliśmy trochę czasu przeglądając tamte dokumenty, ale to nie była tylko kwerenda w IPN-ie, bo też chcieliśmy dotrzeć do tego, co o Jacku Zejdlerze pisała prasa w latach 70. za jego życia, więc to też były no, godziny, dziesiątki godzin spędzonych w czytelniach łódzkich, w czytelniach też w Bibliotece Narodowej w Warszawie, no bo w Opolu też na przykład takiego czasopisma jak Świat Młodych z tamtych lat nie mogliśmy znaleźć pełnych roczników, a również w takim czasopiśmie tamte artykuły ostawiam o filmie, serialu Nastawiam na Polta Bananie i o Jacku Zejdlerze się ukazywały. Więc to była praca w Warszawie, praca w Łodzi, wyjazd również pod Wrocław, bo tam mieszka obecnie najlepszy przyjaciel Jacka Zejdlera w Sobótce u stóp Góry Ślęży. No i praca w Opolu, więc trochę tego jeżdżenia, żeby tę historię zdokumentować dokładnie, opisać, opowiedzieć, sfilmować. Trochę tego jeżdżenia po Polsce było. I co udało się właśnie zdokumentować? Bo na temat śmierci Jacka Zejdlera jest wiele hipotez. On został znaleziony martwy na podłodze w mieszkaniu. Wyszedł z imprezy sylwestrowej. Rzekomo miał się pokłócić z organizatorem tej imprezy. Ale też mówiono, że został znaleziony ze skrępowanymi rękoma. Jak było naprawdę? No, jak było naprawdę, to... No chyba nikt nie wie, bo nikogo tam nie było. Najprawdopodobniej nikogo tam nie było wtedy przy Jacku Zejdlerze. Natomiast ja też nie chciałbym zdradzać szczegółów tego, co jest w naszym filmie. I to nasi widzowie się dowiedzą, oglądając ten film jutro. Mogę tylko powiedzieć, że bardzo dużo akt w latach 90. pod koniec lat 80. było niszczonych. Więc te akta są bardzo, bardzo mocno wybrakowane, szczególnie właśnie akta dotyczące opozycjonistów. Więc takiej głównej, też najważniejszej teczki, w której byśmy pewnie znaleźli jakieś szczegółowe informacje dotyczące Jacka Zejdlera, po prostu nie ma. SB te akta systematycznie niszczyła, no więc części tych akt, również akta z prokuratury, akta Milicji Obywatelskiej, zostały zniszczone, więc nie udało się do nich dotrzeć, bo ich po prostu nie ma. A co mówią ci, którzy Jacka Zejdlera znali? Czy śmierć samobójcza jest dla nich prawdopodobna? Dla niektórych jest prawdopodobna, bo to były tam, dochodziły do tego problemy jeszcze osobiste, oprócz tego nękania przez SB. Dla niektórych bardzo prawdopodobne jest to, że ktoś mu w tym pomógł, bo faktycznie w grudniu 79 roku kilka osób spotkało się z nim przy okazji jego wizyty w Łodzi w okolicach świąt, a więc tydzień przed śmiercią, i tam również padły takie sformułowania, że SB go nachodziła, chciała go zwerbować. On się przeciwko temu buntował i mówił w jednej z rozmów z kolegą, że nie zrobią z niego kapusia, więc ten temat cały czas się przewijał nawet na tydzień przed śmiercią. Natomiast no, już tak jak wspomniałem, myślę, że widzowie, którzy zobaczą ten film, odpowiedzą sobie na to pytanie, czy ktoś mu pomógł, czy też popełnił samobójstwo. To ja jeszcze proszę o odpowiedź na jedno pytanie, bo Jacek Zejdler pochodził z Łodzi, potem został przeniesiony do Opola. Jak on się tutaj znalazł? Ja może powiem jeszcze o jednej sprawie, że chciałem o tym wspomnieć już wcześniej, że ta działalność opozycyjna, właśnie która w jego przypadku miała miejsce w Łodzi, to w latach 70. była niebywała odwaga. To też podkreślają nasi rozmówcy i z IPN-u, jego znajomi, ponieważ trzeba pamiętać, że to był okres przed Solidarnością. Jacek Zejdler został znaleziony w Opolu 2 stycznia 1980 roku, a więc to jeszcze było przed Solidarnością, czyli przed strajkami na Wybrzeżu. Więc ta grupa tych działaczy opozycyjnych była naprawdę, to była garstka ludzi, którzy protestowali i buntowali się przeciwko temu komunistycznemu systemowi, a w jego przypadku no, szczególnie miało to taki wyjątkowy charakter, no bo był aktorem, był osobą rozpoznawalną, a mimo tego jednak postanowił zaprotestować przeciwko pewnym działaniom państwa komunistycznego, bo chodziło również wtedy w 77 roku o śmierć Stanisława Pyjasa i Jacek Zejdler brał wtedy udział
w organizacji takiej mszy w Kościele Świętej Teresy, która zgromadziła 300 osób, którą oczywiście SB inwigilowało i są dokładne raporty. I przez to został zesłany na prowincję, tak to powiedzmy, czyli do Opola? A to jeszcze tak, jeśli chodzi o ten... Stracił pracę w Teatrze Jaracza. Ewidentnie była to robota Służby Bezpieczeństwa. Nie zachowały się zapisy w archiwach, w aktach, no ale to bardzo często odbywało się taką drogą ustną. Wystarczył jeden telefon do pana dyrektora i aktor, bądź w ogóle ktokolwiek, pracownik był zwalniany z pracy. No i wylądował tutaj w Opolu, bo po prostu jeden z jego przyjaciół, kolegów akurat tutaj dostał pracę. No i kilku innych znajomych rozmawiało z ówczesnym dyrektorem, no i znalazło się tutaj dla niego miejsce w Opolu. No, była to swego rodzaju stymka, bo jak mu wspomina jeden aktor z Teatru Polskiego, wydaje mu się po latach, że on nie czuł się tutaj dobrze w Opolu po tym wyjeździe z Łodzi. Tym bardziej, że w Łodzi została jego żona rok wcześniej, przed śmiercią ożenił się w Łodzi i no, taka rozłąka również nie była dla niego łatwa. Panie dyrektorze, jeszcze pytanie do pana. Jak to się stało, że o tym filmie jest już głośno w mediach, a jeszcze nie został wyemitowany, jeszcze nie było premiery? Jest rzeczywiście zaskakującym dla nas, myślę, tu w Opolu, w TVP3 Opole, taki feedback, nawet bym powiedział właśnie przedwczesnym. Mam na myśli to, że jeszcze się film nie pokazał, a już na poziomie zwiastunów, które w mediach społecznościowych opublikowaliśmy, widzimy ogromne zainteresowanie tematem. Wczoraj tygodnie w TVP bardzo obszerny tekst na temat Jacka Zejdlera wypuścił i na temat tej premiery filmowej. Dzisiaj dwa duże tygodniki konserwatywne Do Rzeczy i Sieci wypuszczają obszerne też materiały o historii Zejdlera, odwołujące się też do tego, że film będzie można we wtorek zobaczyć. Tygodnik Solidarność również tematem się zainteresował. Mamy fajny odzew też z Polskiego Radia. Redaktor Piotr Nisztor całą audycję przygotował we Wszystkich Świętych w ubiegłym roku na temat Zejdlera. Myślę, że to jest wszystko dowód na to, że to jest historia, którą należało opowiedzieć. Należy opowiedzieć, bo tak naprawdę to przecież jeszcze cały czas przed nami, ale ta świadomość na temat tego, co się z Jackiem Zejdlerem stało, ona się na pewno poszerzy. I ja też traktuję ten projekt bardzo osobiście. Zaangażowałem się też na poziomie producenckim osobiście w ten film, bo wierzę mocno w tą historię. To znaczy wierzę w to, że o Jacku Zejdlerze ludzie powinni pamiętać, że tą pamięć po prostu trzeba mu zwrócić. A nawiązując jeszcze do tego, co mówił Darek Deberny, to oczywiście też nie chcę spoilerować, nie cierpię, jak ktoś zdradza przedwcześnie zbyt dużo, nawet na temat filmów, które już można dziś obejrzeć, ale powiem tak, jedno na pewno można powiedzieć z ogromną dozą pewności, że nawet jeżeli Jacek Zejdler nie popełnił samobójstwa, to 25-letni człowiek, u którego w życiu w ciągu roku, dwóch dzieje się tak dużo złego za sprawą właśnie represji, za sprawą nękań, za sprawą takiego uporczywego zwalczania, zabierania tak naprawdę całego życia, bo aktorstwo, praca w serialu, praca w filmie była całym życiem Jacka Zejdlera. To był taki moment, kiedy jeszcze on się kształtował jako człowiek, jako aktor, ale przede wszystkim jako człowiek. I teraz jeżeli przyjąć, że to wszystko mu zostało w ten sposób wydarte, zabrane, że zostało to podeptane, że to, że trafił do Opola, to umówmy się, to była banicja, to było zesłanie, to była zsyłka taka zawodowa, społeczna dla niego też, bo on tu nikogo nie znał, ale zawodowa, aktorska, dlatego, że po prostu Łódź a Opole wtedy, to jednak były inne światy aktorskie, inny poziom świadomości w głowach ludzi, jeżeli chodzi o to, gdzie się występuje. I teraz, biorąc to wszystko pod uwagę, puentując, to na pewno miało ogromne znaczenie, nawet jeżeli Jacek Zejdler decyzję podjął sam i nikt mu w tym nie pomógł. To w jaki sposób to mu niestety pomogło? Ten cały rok wcześniej, absolutnie, te wydarzenia. Jakby to, ja się zastanawiałem cały czas, kiedy dokumentowany był ten film, kto normalny by to po prostu wytrzymał i czy byłby ktoś, kto by coś takiego wytrzymał, bo Darek mówił o tym wcześniej też, że tamten czas,
czyli lata, w których to się wszystko działo w przypadku Zeidlera, to jeszcze nie był taki czas, kiedy w Polsce zapanowała tak zwana moda na solidarność, w tym sensie, że powszechnym było i na dużą skalę społeczną walczenie z komunizmem. Ten czas, w którym to się wszystko dzieje, kiedy Jacek Zeidler zmarł, to jest czas, w którym to były postawy no jakby pełne heroizmu. Jeszcze tak naprawdę ten mechanizm opozycyjny nie był tak mocno wykształcony, a więc wymagał podwójnej odwagi. No i też był pewnego rodzaju czasem rozzuchwalenia SB w tego typu działaniach opresyjnych, w tego typu działaniach nękania, uporczywego zwalczania, a odsieczy i pomocy specjalnie obok nie było. W sensie nie była to taka pomoc na wyciągnięcie ręki albo taka pomoc, w której można było liczyć na, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt osób z najbliższego otoczenia. To też wychodzi w naszym filmie i tu akurat to jeden może spoiler mogę. No to nie zdradzajmy więcej. Był sam. Jacek Zeidler był absolutnie w całej tej sytuacji osamotniony. To jeszcze na koniec premiera dzisiaj o godzinie 19 na TVP Trzy Opole oraz? Premiera jutro. Jutro, we wtorek. TVP Trzy Opole, 23.20 TVP 2 i 20.21 w TVP Dokument. Dziękuję bardzo. Mateusz Magdziarz, dyrektor TVP Trzy Opole i Dariusz Deberny, współautor filmu o Jacku Zeidlerze w starej koszuli z odwagą w sercu, byli gośćmi porannej loży radiowej. Radio Opole.